wieczór. Redakcja kolegami. Wiem, że nie trzeba było słuchać, ale na szczęście wystarcza chyba słabo, żeby nie było wszystkich tych wulgarnych przekleństw i radosnej atmosfery, która tu panuje podczas godziny pracy. To jest nasz shaker, w którym mieszamy właśnie zestaw kształtujących, bo jest lepiej. Tym razem kabel był wstrząśnięty, ale nie zmieszany. Poprzednia próba nagrania nie była tak udana. To biurko naczelnych wieczorem, jak widzicie, jest chyba najbardziej interesujące z całego biura. Czasami warto mieć więcej obowiązków, ale do rzeczy, to jest dniówka, czyli przegląd tego, co jest najciekawsze dzisiaj na Polegami. Taką newsem dnia pierwszym to jest oczywiście konferencja CD Projektu i ich nowe zapowiedzi. Co powiedziano? W zasadzie nic dokładnie, bo była to konferencja dla inwestorów, a nie dla graczy, czyli dużo ambitnych planów, zysków, tytułów niezapowiedzianych. Wszystko po to, aby inwestorzy chcieli kupować akcje tej firmy. Siedliśmy na tym długo, patrzyłem w te tabelki i knułem, co to mogło być za grę, za tytuły. Nasza pełna analiza pokazała się już o 10 rano na Polegami. Sądzimy, że jest to Wiedźmin 3 na wszystkie platformy. Nie wiadomo, czy nowego Xboxa, który przecież prawdopodobnie będzie w przyszłym roku już PS3 i PC, na pewno na co najmniej dwie. To będzie nowa gra. Chyba science fiction, być może RPG, być może nie. Będą też mniejsze produkcje, jedna z nich to może być Wiedźmin 2 na PS3. Będą też mniejsze gry na platformy cyfrowe, tak jak XBLA, PSN. Firma też szuka do zakupu dewelopera gier na komórki i smartfony. Co więcej, na GOG-u nowe tytuły. Nowe, zupełnie nowe ceny, także dużo, dużo, cały raport na Polegami do przeczytania. Co więcej, 5 lat PlayStation 3. Jedna z fajniejszych konsol na tym, Piotrze, schowaj to. Jedna, on chodzi z tasakiem. Jedna z fajniejszych konsol na rynku aktualnie, ta, na której gramy w te wszystkie wyjątkowe tytuły, takie jak Uncharted 3, Heavy Rain, God of War, Killzone. Początki były trudne. Było dużo śmiesznych notek, dużo buńczucznych zapowiedzi, dużo nieudanych rzeczy, ale się udało i muszę powiedzieć, że Sony dało radę, bo nikt chyba się nie spodziewał, że aż tak dobrze im pójdzie i pod koniec życia tej generacji wyrównali ilość tych konsol z Microsoftem, albo są bardzo blisko, ich usługi są już coraz lepsze. No a gry mają chyba w tym momencie najfajniejszą ofertę właśnie na ich platformie. Dalej, Game Industry Trends, to jest takie biznesowe bardzo konferencja, która się odbędzie 28 i 29 listopada w Warszawie, gdzie twórcy gier, właściciele studiów deweloperskich, sprzedawcy, sklepy internetowe będą mówiły o biznesie w grach. Jak się reklamować, jak te gry produkować, jak je sprzedawać. My tam będziemy robić wywiady, relacje na żywo. Niestety konferencja jest płatna, ale jeżeli macie wolne kilkaset złotych albo wasza firma ma, to pewnie warto się wybrać. Mamy też dużo ciekawostek ze Skyrima, w którego ja ostatnio wsiąkłem i tak jak dzisiaj przed tą konferencją CD Projektu właśnie sobie odliczałem godziny na sen, które zżerał mi Skyrim z crashem gry pod koniec i mocnym zdenerwowaniem się na tą właśnie grę wtedy. Także są te ciekawostki. Co więcej, mamy jeszcze, Tomku, sam jeszcze mieliśmy? O czym nie powiedzieliśmy? Recenzję Lord of the Rings, no ale to gra jest średnia, ani dobra, ani zła, taka w zasadzie do pominięcia. Dziękuję bardzo, Piotrze, raz jeszcze. To Piotr Stawski z Technologii, Gazeta.pl i z Nexta. On to właśnie tak kończą dobrze dziennikarze, zobaczcie, podają tym mniej dobrym żubrówkę. W Shakerze. Właśnie, bo Shaker jest nagrodą na konkurs. Będą trzy zestawy do wygrania. To jest taki Shaker. Bez żubrówki. Bez żubrówki. Żubrówka zostaje w redakcji. I trochę takie koszulki do tego będą dodawane. Czy masz, Piotrze, będę moją miłą asystentką i pokazać? Tak, do góry nogami, co prawda, ale jest. I gra, która też gdzieś tu leży. Jeżeli ją znajdziemy, to wam pokażemy, że one faktycznie są, te gry. Nie ma. Nie widzę. Ale są trzy wersje. Gdzie? O, tu, przepraszam bardzo. Trzy gry na PS3 GoldenEye. Jedna w każdym zestawie. Tak, jedna w każdym zestawie, czy będzie Shaker, koszulka i gra. Jeszcze tego konkursu nie wymyśliliśmy, ale sądzę, że jutro go wymyślimy i opublikujemy. Tomku, miód, te wszystkie wina, miody jeszcze zostały na moim biurku. Znaczy nie wszystkie, część ich zostaje na moim biurku, bo tu już widzę, grabież następuje. Widzicie, wesoło dzisiaj generalnie Polegami. Tomku, co jeszcze? Wszystko. Dziękuję wam bardzo. Przepraszamy za usterki techniczne, które nastąpiły i dość rubaszną atmosferę, ale raz na jakiś czas chyba nam wolno. Do zobaczenia.
Juu.